To będą moje ostatnie koncerty w Londynie. To jest to i nic więcej. Mówię poważnie. Ostatnie wyjście na scenę. Prawda o ostatnich dniach Michaela Jacksona. Dziś wieczorem Michael Jackson powinien tu występować, w O2 Arena. Miał to być największy powrót artysty. Organizatorzy koncertów cieszyli się, że pracują z Jacksonem. Zamieniłbym się z nim na ciało. Jest w świetnej formie, fizycznie i psychicznie. Doskonale się bawimy. Mężczyzna potrzebuje pomocy. Nie oddycha. Nic mu nie pomaga. Nazywam się Jack Peretti. Jestem wiernym fanem Jacksona. Pisałem o nim, kręciłem filmy, śledziłem jego wzloty i upadki. Gdy usłyszałem o jego śmierci, poleciałem do Los Angeles. Chciałem zrozumieć, dlaczego zamiast koncertu dostaliśmy nabożeństwo żałobne. Spotkałem się z ludźmi, którzy pracowali z Jacksonem, bronili go i próbowali ratować. Przez lata Jackson żył w samotności. Liczę, że analizując jego tragiczną śmierć, odkryję prawdę o nim. Umówiłem się z człowiekiem, który przyjaźnił się z nim przez 20 lat. W marcu, 3 miesiące przed koncertami, zaczął z nim ćwiczyć, żeby odzyskać formę. Postać równie legendarna jak Michael Jackson. To dla mnie zaszczyt. Lou Ferrigno zasłynął jako Incredible Hulk. Jackson uwielbiał prostą historię człowieka, który przemienia się w potwora. Jak zostałeś trenerem Michaela? 20 lat temu, dzięki znajomemu lekarzowi, miał dom z piękną siłownią. Michael odwiedził go i tak się poznaliśmy. Znajomy oprowadzał mnie po siłowni. Michael patrzył na mnie z uśmiechem. Podniecony, tak samo jak ty przed chwilą. Identyczna reakcja. Michael chciał się przygotować do trasy World History. Znajomy powiedział, że powinien mnie zatrudnić, bo jestem najlepszy. Minęło 20 lat. Gdy szykował się do tych koncertów, zadzwonił do mnie. Pamiętam, jak wtedy go wytrenowałem. Ufał mi. Nasza przyjaźń przetrwała 20 lat. Tutaj Jackson trenował. Na przedmieściach Los Angeles, w siłowni w ogrodzie Lou Ferrigno. Wielu ludziom pomaga. Prosty sprzęt. Jak go używasz? Mogę się na nim położyć. Lou kazał Jacksonowi ćwiczyć na piłce. Można ciągnąć w tę lub tamtą stronę i rozciągać gumę. Michael miał dzięki temu zdobyć formę na 50 koncertów. To było proste, niezbyt wyczerpujące ćwiczenia. Podnosił to. Nie chciał? Za ciężkie? Tak. Nawet ja bym sobie poradził. Robił to 20 lat temu. Teraz lubił tu przebywać. Wydaje mi się, że odpowiadało mu twoje towarzystwo. Takie ćwiczenia mógł wykonywać sam. Może wolał spędzać czas z tobą. Chodziło głównie o motywację. Tu nie ma kamer.
ludzi robiących zdjęcia. Tylko on i ja. Czuł się bezpieczny. Podejrzewam, że Jackson chciał się zwierzać, a nie ćwiczyć. Obawiał się koncertów, ale nie miał z kim o tym porozmawiać. Uwielbiał Hulka z powodu siły. Zdobył ją poprzez muzykę. Ja dzięki roli. Każdy nosi w sobie małego Hulka. Michael powiedział mi, że też tak się czuje z powodu bólu i gniewu. Byłeś dla niego niczym lustro? Tak. To głębokie spostrzeżenie. Nie pomyślałem o tym, ale to prawda. Nie możesz zmienić własnego ojca. Mój był policjantem i znęcał się nade mną. Michael także padł ofiarą przemocy. To nas łączyło. Znowu stał się dzieckiem, bo nie miał dzieciństwa. Hulk i Jackson znaleźli coś wspólnego. Czy rozmawiał z tobą na temat serii koncertów? Czego się po nich spodziewał? Cieszył się. Zapytałem go o występy. Powiedział, że się denerwuje. Zdziwiłem się. Widziałem, że chciał ćwiczyć, ale presja i stres wywierały na niego wpływ. Koncerty za 3 miesiące. Jackson siedział w domu Lou, zastanawiając się, czy sobie poradzi. W Anglii bilety sprzedano przez internet w kilka minut. Fani stali w kolejce po resztę. Ten człowiek należał do wąskiego kręgu przyjaciół piosenkarza. Tom Mezero, adwokat gwiazd. Oskarżenia są fałszywe. Dowiedziemy tego w sądzie. 4 lata temu obronił Jacksona oskarżonego o molestowanie dziecka. Został uniewinniony, ale coś w nim pękło. Na wielu płaszczyznach. Przez 5 miesięcy, dzień w dzień, padał ofiarą straszliwych ataków. Naznaczyło to jego duszę i głęboko nim wstrząsnęło. Pogorszył się stan jego zdrowia. Sama skóra i kości, zapadnięte policzki, ciężkie powieki. Nie potrafił się uśmiechnąć, chociaż go uniewinniono. Tonął w długach. Król popu bez królestwa. Nigdzie nie zagrzał miejsca. Mieszkał w Bahrajnie. Spędził rok na Bliskim Wschodzie. Przeniósł się do zamku w Irlandii. Potem chyba na trochę do Anglii. Następnie do Las Vegas i wreszcie do Los Angeles. Trauma wywołana procesem i niepokój, że będzie musiał opuścić Neverland, wywołały poczucie zagubienia. Nie wiedział, dokąd chce trafić. Wielu domyślało się, że jest z nim źle. Bukmacherzy przyjmowali zakłady, że nie wystąpi nawet na pierwszym koncercie. To jest to. Chciałem odkryć, pod jaką presją żył w ostatnich miesiącach. Powiem to John Covington, hollywoodzki dziennikarz, który znał Michaela osobiście. W jakiej sytuacji finansowej się znalazł? Rocznie wydawał o 20, może 30 milionów dolarów więcej, niż mógł sobie na to pozwolić. Tak powiedział księgowy, który przejrzał jego księgi. Najbardziej obawiał się utraty Neverlandu? Ten lęk miał potężny wymiar? Dopóki Neverland należało do niego, był gwiazdą, Michaelem Jacksonem. Gdy je straci, będzie nikim? Neverland było jego oczkiem w głowie. Przerażała go myśl o takiej stracie. Pozostałe długi były tylko na papierze? Otóż to. Neverland uważał za połączone ze swoją tożsamością. Zapewne dlatego podpisał umowę.
Aby spełnić jej warunki, musiał rozpocząć próby w Los Angeles. Wynajął dom tu, pod setnym numerem przy North Carrollwood Drive w Beverly Hills. Rezydencja w stylu chateau należała do Shona Connery'ego. Kosztowała $100,000 miesięcznie. Kto płacił? AEG. Jego szef, Randy Phillips, niepozorny facet w kurtce, jest potęgą w świecie rozrywki. Do AEG należy O2 Arena w Londynie. Gdy bilety się rozeszły, Randy ogłosił, że będzie więcej koncertów. Drże ze szczęścia. Udzielił wywiadu. W czwartek powiedziałeś, że sprzedajecie bilety na 10 koncertów. Teraz jest 50. Czy zainteresowanie fanów przekroczyło wasze oczekiwania? Nie znam przymiotnika, który oddałby, co czuje, widząc ich reakcję. Zwrócił się do mnie Randy, ile koncertów muszę dać w jednym mieście. Odparłem, co najmniej 50. Pojawiły się wątpliwości. Podobno Michael stwierdził, kładłem się spać, wiedząc o 10 koncertach, a obudziła mnie wieść, że dam 50. Terry Harvey, przyjaciel i wspólnik w interesach rodziny Jacksonów, już wcześniej bez powodzenia namawiał gwiazdora na występ. Jak ocenił plany AEG? Myślałeś, że koncerty dojdą do skutku? Powiedziałem, że nawet raz nie wystąpi. Powtarzałem to od lutego do dnia jego śmierci. Myślę, że umówili się na 10 koncertów. Czy zgodził się na 50? Nie sądzę. Nie uważasz, że przystał na 50? Nie, tylko na 10. Kiedy podwyższyli do 50? Gdy wyprzedali bilety na 10. Podobno prosił organizatorów tylko tyle. Pięćdziesiąt to mnóstwo koncertów. Michael nie występował od lat. Tak jak sportowiec, musisz trenować, przygotować się fizycznie i psychicznie. On był kruchy. Słyszałem, że zatrudnieni tancerze podpisali 2-letni kontrakt. Ciekawe, czy AEG od początku planowało więcej występów. Zapytam Roberta Bakera, który prowadzi studio taneczne. Szukam Roberta Bakera. Umówiłem się na rozmowę. Chwileczkę. Robert? Tak. Podobno tancerze podpisali umowę. Na 2 lata? Owszem. To znaczy, że w tym czasie mieli występować na koncertach? Czyli AEG planowało tak długą trasę? Oczywiście. 4 naszych instruktorów weszło w skład zespołu. Zawiadomili studio, że przez 2 lata nie będą uczyć, bo podpisali umowę z Michaelem. Tancerze chcą rozmawiać z dziennikarzami, ale usłyszeli, że nie mogą. Podpisali zobowiązanie, że będą milczeć. Jeśli je złamią, umowa zostanie zerwana. AEG powiedziało mi, że Michael umówił się na 31 koncertów, a potem zgodził się na 50. Nawet myślał o większej liczbie, aby pobić rekord Guinnessa. Umowa z tancerzami stanowiła zabezpieczenie, gdyby król popu powrócił na dłużej. Dowiem się, jak Jackson szykował się do występów.
I wanted to find out how Jackson was preparing for the performances. Tam znajduje się Center Staging, skromne studio pod Los Angeles. Tu Jackson miał zacząć próby. Liczę, że do środka wpuści mnie organizator, Johnny Coswell. Wybrał lokal na uboczu? Owszem. Nasze studio określano w prasie jako nieujawnione tajne miejsce w Burbank, gdzie miał ćwiczyć. Niewielu ludzi wiedziało, że to właśnie tutaj. Powinien zacząć próby 7 marca, ale się nie zjawił. Wiesz dlaczego? Nie. Ale przyszedł pod koniec marca. Ćwiczył przez cały kwiecień i maj. 3 pełne miesiące, mniej więcej. Koniec marca, cały kwiecień i maj. 1 czerwca przeniósł się do forum. Twierdzono, że nie przykłada się do prób. Czy to, co tutaj robił, sugerowało, jaki będzie koncert? Nie powiem, bo wszyscy zobowiązali się do milczenia. Wielka tajemnica? Tak. Krążyły plotki o słoniach i szalonym występie. Miał być trójwymiarowy thriller, nowy krok księżycowy. Wiele z tego to prawda. Równie dużo bajki. Nie mogę tego wyjaśnić bez złamania umowy. Powiem ci jedno, to byłby największy koncert w dziejach. Tędy chodził Jackson, żeby ocalić przyszłość. Co czuł przed pierwszą próbą od ponad 10 lat? Upiorne wrażenie. Próby zakończyły się tu kilka tygodni temu, a to miejsce przeszło już do legendy. Osobliwe. Johnny powiedział mi, że od ściany aż do tego miejsca zbudowali scenę dla Jacksona. Nikt nie wyzna teraz prawdy. Wszyscy powtarzają, że odzyskał dawną formę. Tańczył jak 18-latek. To niemożliwe. Przecież po paru tygodniach umarł. 3 miesiące przed pierwszym koncertem Jackson zaczął grać na zwłokę. Pisano, że zażądał chóru złożonego z równej liczby białych, czarnych i żółtych dzieci znających język migowy. 1 kwietnia opublikowano informację, że David Copperfield szykuje niesamowite sztuczki. Jackson zamówił na koncert 100 luster i 300 tysięcy kryształów Swarovskiego do kostiumu. Pojawiła się też groźniejsza pogłoska. Michael choruje na raka skóry? Nieprawda. Słyszeliśmy, że tak. Nie. Jackson sam rozpuścił tę plotkę, żeby wykręcić się od koncertów? 40 dni do pierwszego występu w Londynie. Nie wiadomo, czy ćwiczy w pełnym wymiarze. W dzień kupował z dziećmi zabawki w Los Angeles. W nocy chronił się w rezydencji. Co się działo? Brał narkotyki przepisywane na receptę. Wszyscy o tym wiedzieli. Nikt mu się nie przeciwstawił. Narkoman zawsze postępuje tak samo. Chcę zdobyć działkę bez względu na to, co dzieje się dookoła.
Wymyśli najdziksą historię. Jestem chory. Źle się czuję. To jest mi potrzebne. Michael uzależnił się od środków przeciwbólowych 20 lat temu, gdy podczas filmowania reklamy Pepsi w roku 1984 wybuchł nad nim reflektor. Trafił do szpitala z poparzeniami trzeciego stopnia. Nie musieliśmy dokonywać przeszczepów skóry ani włosów, więc powinny mu odrosnąć własne. Michael zaczął brać leki przeciwbólowe, bo bez przerwy cierpiał i wkrótce się uzależnił. Wszyscy o tym wiedzieli. Poznali skalę problemu, gdy 2 tygodnie temu jego zwłoki trafiły na sekcję. Doktor Drew Pinsky leczył najsłynniejszych i najbogatszych narkomanów w Hollywood. Zapytałem go o koktajl z pigułek i zastrzyków, który otrzymywał podobno Michael. Proszę mi wyjaśnić, jakie narkotyki zażywał Michael Jackson. Przyjmował rzekomo opiaty działające przeciwbólowo, tak jak Vicodin, Lortab. Być może także opiaty podawane w zastrzykach, tak jak Demerol i morfina. Mówiono o dłużej działających opiatach doustnych, na przykład Oxycontinie. Ponadto benzodiazepiny, tak jak Valium i Xanax. Również leki o działaniu hipnotycznym. Podobno w jego domu znaleziono należący do tej grupy Diprivan. Bardzo dziwny środek w domowym użyciu. Leczę narkomanów. Połączenie opiatów i benzodiazepiny jest typowe. Nie twierdzę, że bezpieczne, ale niemal wszyscy moi pacjenci to biorą. Jedynym nietypowym środkiem, który zażywał podobno Jackson, był Diprivan. Proszę o nim opowiedzieć. Stosujemy go na oddziałach intensywnej opieki medycznej, aby chorzy, za których oddycha urządzenie, byli nieprzytomni. Podaje się go również podczas narkozy. Robi się to wyłącznie dożylnie i trzeba cały czas monitorować. Dlatego dziwi mnie, że ktoś używał tego poza szpitalem. Czy po tylu lekach mógł wyjść na scenę? To pytanie wywołuje u mnie pusty śmiech. Rock'n'rollowcy robią to od zawsze. Upajają się, bo sądzą, że wtedy lepiej grają. Moi liczni pacjenci z branży muzycznej występują w tej chwili zaćpani. Mogą wziąć nieco mniej przed wyjściem na scenę. Mamy wysoki poziom tolerancji na opiaty i benzodiazepiny. Nie powodują zaśnięcia, ale mocno zaburzają świadomość. W jaki sposób Jackson je zdobywał? Hollywood olśniewa, a za kulisami krążą mroczne charaktery, dostarczające towar sławą. Uczynny doktorek to nic nowego w tej branży. Działa tu od początku Hollywood i nigdy go nie opuści. Gdy masz pieniądze, dostaniesz co chcesz. W tym mieście szaleją narkotyki. Dlatego wielu obwinia otoczenie Jacksona. Mówią, że w jego ostatnich dniach otaczała go rodzina i menadżerowie, którzy próbowali wysłać go na odwyk, ale też czarne charaktery, podtrzymujące jego nauk. Nie można winić Michaela. Był narkomanem. Co miał robić? Domagał się większej działki. Kto ponosi winę? Ktoś powinien mu powiedzieć, nie potrzebujesz tego. Czemu nikt nie wkroczył? Pieniądze. Za bramą tej rezydencji Jackson odurzał się lekami na receptę. Wszyscy w Hollywood winią lekarzy, którzy mu je dostarczali. Michael nie był bezbronną ofiarą nałogu. Sam zdobywał środki. W tej aptece w Beverly Hills zaopatrują się sławę. Przez rok wydał tu $100,000. Uważa pan, że był narkomanem?
Tak. Słyszał pan plotki, że brał heroinę i na ciele pozostały ślady. Wierzy pan w to? Heroina mi nie pasuje. Nawet moi pacjenci uzależnieni od heroiny woleliby brać to, co on rzekomo dostawał. Heroina była mu niepotrzebna. Leki na receptę zapewniały to samo. Chyba znajdziemy blizny na udach i pośladkach. Podobne miała Nicole Smith. Przez lata otrzymywał tam zastrzyki. Wtedy powstają zgrubiałe blizny. Otoczenie dostarczało mu narkotyki, ale część bliskich zamierzała mu je odebrać. Zbliżał się termin londyńskiego koncertu, toczyła się walka o Michaela. Wiem, że jego ojciec Joe chciał zapewnić mu pomoc. Próbowali go ratować? Wiedzieli, że Michael nie wytrzyma 50 koncertów, bo jest narkomanem. Naprawdę chcieli mu pomóc. Niech mówią, co chcą o Joe Jacksonie, ale kochał syna. Dlaczego nie udzielili mu pomocy? Czemu im się nie udało? Zmieniali mu numer telefonu. Mijały tygodnie, zanim dali go matce. Otoczenie Michaela nie dopuszczało do niego rodziny? Podobno rodzina Jacksonów chciała wysłać go na odwyk. Dostawcy narkotyków woleli, żeby nadal brał. Co się stało, gdy próbowałeś interweniować? I rozmawiać z nimi o sytuacji Michaela. Uznali mnie za wariata i wyrzucili z domu. Wpuścili cię później? Nie, więcej tam nie wszedłem. Mimo zamieszania za kulisami nadal reklamowano występy. 20 maja firma AEG wyjaśniła powody opóźnienia i zaprzeczyła pogłoskom o chorobie. Jacko odwołuje koncerty. Fani niezadowoleni. Nazywam się Kenny Ortega. Współpracuję z Michaelem Jacksonem w tworzeniu występu. Randy Phillips, prezes AEG Live. To YouTube. Mówią, że dali to na stronie fanów. Wyjaśniają, dlaczego przełożono koncerty. To olbrzymie przedstawienie, które budujemy, rozwijamy i ćwiczymy. Według oryginalnego planu trafilibyśmy na scenę w Londynie na dzień przed światową premierą. Kiedy usłyszałem, co Michael planuje i co czuje, czego pragnie, uznałem, że to niepraktyczne. Odbywają się kolejne koncerty. Nie mogliśmy przesunąć Madony i Jamesa Taylora, żeby udostępnić scenę do prób. Winę Madonę za to, że nie zdążyli z pierwszym koncertem. Premiera musi się odbyć pewnie, bezpiecznie i porządnie. Ani słowa o chorobie Michaela. Jest w świetnej formie. Kiedy przesunęli terminy, w Londynie wybuchła panika. Słusznie lub nie. Podejrzenie, że choruje, wywołało panikę, bo bilety wykupiło 850 tysięcy osób. Nie chcieli tego, bo nie umieliby zapanować nad paniką. Dom się wali, ale jakoś to będzie. Co ze zdrowiem Michaela? Zamieniłbym się z nim na ciało. Jest w świetnej formie. Łatwo plotkować. Zdementuję szalone pogłoski. Nie śpi ze słoniami, nie kona na raka skóry. Codziennie coś nowego. Pierwszy raz widzę takie zamieszanie, jakby Michael prowokował wariackie opowieści. Na temat jego formy niech się wypowie dyrektor artystyczny. Jest zdrowy fizycznie i psychicznie.
Doskonale się bawimy. To dla niego wielka chwila. Trudno ustalić, co wiedziało AEG. Twierdzili, że przekładają koncert o 5 dni, żeby zdążyć z dodatkowymi próbami. Zaskakująco dobrze wpłynęło to na Jacksona. Zaczął solidnie ćwiczyć i wyglądało, jakby naprawdę chciał występować. Robert Baker oglądał próbę. Znasz się na rzeczy. Poradziłby sobie na scenie? Oczywiście. Znowu był magicznym Jacksonem. Nie widziałem trzęsącego się staruszka, o którym mówią. Zaimponował ludziom zdrowiem, tańcem i wytrzymałością. Miał 50 lat, tancerze po 20. 48 godzin przed śmiercią Jackson tańczył na scenie. Robert wyjaśni, czemu był sztywny i nieporadny. Tylko ćwiczył kroki. Co to znaczy? Tancerze na próbie często nie dają z siebie wszystkiego, a tylko ćwiczą kroki, żeby wiedzieć, jak poruszać się na scenie. Gdy idzie na całość, trzyma z boku butlę z tlenem i pomaga sobie między numerami. Dlaczego Jackson zdobył się na wysiłek po miesiącach wykrętów? Może poczuł, że przepadło. Nie może odwołać, zbyt wiele leży na szali. Czas płynął i rósł nacisk. Dostrzegł presję i sytuacja go przerosła. Szedł na scenę, bo nie widział drogi ucieczki. Jak tam wejdzie? Jakich narkotyków potrzebowałby, żeby wystąpić, a po koncercie wrócić do stanu odurzenia? Musiałby zapewne wziąć dodatkowe opiaty przeciwbólowe, ponieważ bardzo cierpiał. One nie usypiają, tylko pobudzają. O to chodzi narkomanowi. Gdy przestają działać, pojawia się zaburzenie nastroju, przygnębienie, dysforia. Żeby to zrównoważyć, bierze środki nasenne i na uspokojenie, od których też się uzależnia. Każdy odstawiający opiaty narzeka na bezsenność. Jackson trzymał się zestawu, który stosował od 20 lat. Kilka dni przed śmiercią nie chciał brać narkotyków. Czyżby zdecydował się na odwyk, aby przygotować się do koncertów? Dwa dni przed śmiercią poszedł na próbę kostiumową. Po zejściu ze sceny cierpiał tak bardzo, że musiał wziąć zastrzyk przeciwbólowy. Na filmie z próby tym gestem jakby mówił dość. Czekacie na oklaski, wyciemnienie. O co chodzi? Proszę przysłać karetkę. 25 czerwca, 12:21. 15 godzin po ostatniej próbie. W sypialni Jacksona ochroniarz dzwoni z komórki pod numer alarmowy. Mężczyzna potrzebuje pomocy. Nie oddycha. Nic mu nie pomaga. Próbowaliśmy zastosować sztuczne oddychanie. Ktoś mu pomaga? Tak. Jest jego osobisty lekarz. Macie lekarza? Tak, ale nic mu nie pomaga. Żeby ustalić, co działo się w tych ostatnich minutach, idę do dyspozytorni pogotowia, która odebrała wezwanie. Telefon, karetka przyjeżdża po 4 minutach? Tak, dojechali o 12:25. Działamy szybko.
Dziennikarze w Los Angeles podsłuchują rozmowy z numerem alarmowym. Ratownicy znają numery telefonów gwiazd i te rozmowy zagłuszają. Jackson mieszkał w wynajętym domu, więc tego nie zrobili. Gdy wyjeżdżała karetka, towarzyszyła jej chmara dziennikarzy. Podsłuchują rozmowy z centralą. Waszą? Tak. Wykorzystują do tego nowoczesne urządzenia. Są gotowi. Natychmiast wskakują do aut i pędzą. Podsłuchali tę rozmowę? Karetka dotarła do szpitala o 13:15. Tłum zaczął się już gromadzić, gdy karetka zjeżdżała do podziemnego parkingu zamkniętego dla mediów i osób postronnych. Dwaj studenci, którzy byli w pobliżu, zaczęli filmować tłum, nie wiedząc, co się dzieje. Ludzie ruszyli w tamtą stronę. Postanowiliśmy sprawdzić i zobaczyć, czym wszyscy tak się ekscytują. Co pomyśleliście? Wiedzieliście, że chodzi o Michaela Jacksona? Nie. Ludzie się gapili. Potem zaczęli skandować Michael. Każdy chciał to zarejestrować. Widzisz gości z iPhone'ami, wielu ma kamery. Ktoś próbował wbić się w tłum i znaleźć Michaela. Słychać śmigłowce. To chyba pierwszy transparent. Sama go zrobiła. Tam? Tak, od ręki. Przypomina zamach z 11 września. To dobre porównanie. Każdy, kto tam wtedy był, nigdy tego nie zapomni. Ja pamiętam ten dzień. To trudne. Mój brat, legendarny król popu Michael Jackson, zmarł 25 czerwca 2009 roku o 14:26. Zapewne w domu doszło do zatrzymania akcji serca. Pomyślałem, że to kolejna plotka. Ciągle takie krążyło o Michaelu. Gdy zrozumiałem, że to prawda, byłem zrozpaczony. W ciągu 20 minut 65 wiadomości na sekretarce. Przyjaciele zawiadamiali mnie o jego śmierci. Powiedziałem, umarł? To był szok. Zadzwonili, że Michaela zawieźli do szpitala. Wiedziałem, że umarł. Poczułem to. Nigdy nawet nie pomyślałem, że Jackson dożyje starości. W tym mieście śmierć służy karierze. Artysta, który umiera młodo, w tajemniczych okolicznościach, i mówi się o narkotykach, trafia na szczyt. Po śmierci znów tam się znalazł, a mogłoby mu się to nie udać, gdyby żył. Ale tym razem to nie on zarabia na swoim geniuszu. Rośnie sprzedaż płyt. Z Netherlandu chcą uczynić drugi Graceland.
Idź za pieniędzmi. We wrześniu 2010 roku można będzie odkupić utwory Beatlesów. Idź za pieniędzmi. Tydzień po śmierci Jacksona wielu ludzi chciało o nim rozmawiać. Stopniowo zacierał się człowiek, pozostawała śmierć. Rodzina podejrzewała udział osób trzecich. Może wypiera myśl o uzależnieniu. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi. Dopiero po raporcie koronera będziemy znać przyczynę śmierci artysty. Niektórzy mówili o samobójstwie. Michael Jackson nigdy nie odebrałby sobie życia. Kochał dzieci. Nieważne, czy były biologicznie jego. Może i odleciał, ale nie skończyłby ze sobą. Kropka. Doktor Pinsky tak tłumaczy śmierć Jacksona. Jego zdaniem to był właściwy wypadek. Można zakładać, że zdawał sobie sprawę z uzależnienia. Podjął próbę odwyku albo zmniejszenia dawek. Wtedy ilość narkotyku, która wcześniej była normalna, stałaby się zabójcza, czyli przedawkował. Uważa pan, że chciał z tym zerwać? Tak. Jeśli dr Pinsky ma rację, śmierć Jacksona nabiera tragicznego wymiaru. Ta teoria pasuje do człowieka, który w ostatniej chwili zaczął przygotowywać się do koncertu. Jak na ironię, zabiła go próba zerwania z nałogiem. To wydaje mi się bardziej prawdopodobne niż morderstwo czy samobójstwo. Jackson przedawkował w mieście narkomanów. Miasto za nami ciągle bierze, jak cały kraj. Jesteśmy społeczeństwem uzależnionym od leków. Potężnych i bogatych więcej łączy z najbiedniejszymi niż z resztą nas, pośrodku. Znam wiele sław, które tkwią w błędnym kole. Zapomną o Jacksonie. A Hollywood, zaćpane miasto, które go zabiło, będzie świetnie żyć. Toczy się walka o jego dziedzictwo. Fani chcą się skupić na talencie, a nie na tragedii. Miliony na całym świecie oglądały uroczystość żałobną, ale wolelibyśmy obejrzeć występ piosenkarza u szczytu możliwości. Rok 1995, MTV. Najwspanialszy artysta pokazuje, co potrafi. Wszystko tu jest. Krok księżycowy, charyzma, popis. W Londynie liczyliśmy na więcej. Michael Jackson był tak utalentowany, że nawet 50-letni i uzależniony dałby nieziemski występ. O jego geniuszu świadczy to, że negatywne opinie o nim zniknęły. Takim chcemy go zapamiętać, nawet jeśli był słaby i ułomny. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Danuta Dowiat. Czytał Maciej Gudowski.